Dzień dobry Państwu. Jestem Monika i na kanale Aroma chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać na ten temat, który bardzo nurtuje i tak trochę intryguje. Myślę, że perfumomaniaków, ale również i ludzi, którzy w perfumach widzą po prostu jakieś dobro, dobro luksusowe. Dlaczego ten temat jest dość ciekawy, ale też dość taki frasobliwy? Otóż zdecydowana część nas, większość pewnie nas, używa oczywiście perfum oryginalnych z pewnych źródeł, zakupuje te perfumy bądź na stronach internetowych sprawdzonych, bądź w autoryzowanych perfumeriach, bądź nie w autoryzowanych perfumeriach, takich już jest dużo, dużo mniej dzisiaj w Polsce, ale mają już jakby swoje sposoby na to, aby zdobyć perfumy i być pewnym, żeby te perfumy były oryginalne. Co z tymi ludźmi, którzy jednak kupują perfumy nieoryginalne? I to, słuchajcie, nie zawsze kupują tak z premedytacją nieoryginalne perfumy. Najgorszą częścią rynku właśnie jest ta część rynku, która kupuje perfumy nieoryginalne, ale o tym nie wie i wierzy, że są jednak oryginalne. Myślę, że to jest, jeśli chodzi o jakość, bardzo takie jak kubeł zimnej wody działające, gdyż nigdy nie mieli ci ludzie sposobności, aby takie oryginalne perfumy na przykład użyć na własnej skórze. Ale do czego zmierzam? Dzisiejszy temat, dzisiejszych moich rozkminek to bezpieczeństwo używania, a może nawet niebezpieczeństwo używania wód podrabianych. Otóż chciałabym zacząć od początku. Reasumując, kupując produkt luksusowy, kupujemy jakiś prestiż, kupujemy jakąś ogromną jakość, kupujemy na pewno wyjątkowość, unikalność, kupujemy również niesamowitą frajdę ze stosowania tego produktu. To jest też trochę po części ten prestiż, ale myślę sobie, że poprawiamy sobie nastrój, poprawiamy sobie po prostu humor i sprawiamy wrażenie, sami sprawiamy wrażenie, że nasza praca popłaca, że się nagradzamy naszą ciężką pracą i ja na przykład tak mam, że po prostu jak jakiś projekt mi wyjdzie, to się nagradzam. Kupuję sobie na przykład jakiś fajny gadżet, bądź nowe buty, bądź nowe perfumy. I tak właśnie jest z perfumami. Nagradzamy się, gdyż to jest dobro luksusowe, to jest dobro ponadprzeciętne i chcemy, aby ta nasza praca po prostu miała jakieś takie realną wartość, prawda? Natomiast jaki jest powód kupowania podróbek? Skoro one w ogóle nie pachną, nie mają dobrej jakości, więc nie są jakościowo lepsze od, nie wiem, odpowiedników. Oprócz tego nie mają prestiżu, gdyż i tak nasz mózg wie o tym, że to są podróbki, więc nie karmimy się jakąś fajniejszą ideą, że nosimy coś fajnego używamy coś fajnego. A na pewno też nie dają tego efektu takiego prawdziwego w jakości. Nie dają efektu takiego 1:1, czyli cena, jakość, unikalność, wyjątkowość. Więc po co kupujemy podróbki? Najgorsze jest to, że część ze społeczeństwa kupuje perfumy podrobione nieświadomie. I to jest, myślę, że najgorsza część społeczeństwa, gdyż oni twierdzą w przekonaniu, są w przekonaniu, że to są właśnie oryginały. I one też nie są jakby dobrym również jakby wzorem do naśladowania, gdyż mówią innym i szerzą tę wiadomość, że kupili coś w supercenie na tej aukcji, bądź w Neolixie, bądź na innych aukcjach, bądź na innych stronach internetowych. I to jest najgorszy, myślę, że najgorsza część społeczeństwa, gdyż ona twierdzi, jest w przekonaniu, że to, co robi, jest dobre. A dlaczego ja dzisiaj tutaj jestem z Wami i mówię Wam o tym tak głośno i tak myślę, że nawet specjalnie zrobiłam ten odcinek po to, aby zakomunikować, dlaczego to jest takie istotne, aby nie wybierać perfum podrabianych, aby nie kupować perfum podrabianych, aby zawsze odsyłać perfumy podrabiane i zawsze jednak negatywnym komentarzem, na przykład na aukcjach, taką transakcję nagradzać. Dlaczego to jest takie istotne? Otóż spotykam się przez całe lata mojej pracy w perfumerii z takimi właśnie różnymi sytuacjami, kiedy konsumenci po prostu kupują perfumy podrabiane i sprzedawca albo umywa ręce, albo oddaje szybko pieniądze, żeby załagodzić sytuację, albo po prostu go już nie ma, po prostu znika. Chciałabym powiedzieć
Tak, w kilku argumentach, dlaczego to jest takie bardzo ważne, żeby tego nie robić. Dla bezpieczeństwa naszego zdrowia i życia. Myślę, że dla ochrony własnego też otoczenia nas. Słuchajcie, jeśli chodzi o takie sytuacje, jak na przykład teraz mamy sytuację bezpieczeństwa różnych składników w perfumach. Jest bardzo o tym głośno, że się znajdują właśnie zakazane bądź docelowo wcześniej ograniczane substancje w perfumach. W perfumach się jeszcze znajdują, które są w obrocie. A wyobraźcie sobie, co jest w perfumach, które są po prostu w obrocie nielegalnym. Otóż, bardzo często takie perfumy i takie fabryki takich perfum są zamykane, na szczęście. Są zamykane, są konfiskaty, ale oczywiście taka fabryka, jak się zamknie w miejscu A, pewnie się w miejscu B otworzy na nowo, jeszcze większa, jeszcze ze zdwojoną siłą i bardziej bezpieczna przed takim w przyszłości zamknięciem, przypuszczam, powstanie na nowo. W ogóle handel perfumami podrobionymi jest ogromną, ogromną, ogromną wartością, jeśli chodzi o handel w ogóle podróbkami. Jak wiecie, niektórzy się spotykają z taką nawet, nie wiem, plakietką, ikonką, że perfumy kupione w Turcji to perfumy oryginalne tylko na turecki rynek. Absolutnie czegoś takiego nie ma. Nie spotkałam się jeszcze nigdy z żadną marką, która działa we Francji, czy w Hiszpanii, czy nawet na terenie Polski jest produkcja pewnych firm perfum, które otwierają firmy produkujące swoje perfumy, swoje kosmetyki w Turcji. W Turcji czy w Emiratach. Żadna marka europejska na to się nigdy nie odważyła i myślę, że to jest naturalne, że się nie odważy. Dlatego, że ich dyrektywy są troszkę inne niż nasze europejskie i myślę, że tam po prostu mieliby hulaj dusza, piekła nie ma. I tak właśnie też jest, że kobiety przywożą perfumy z z normalnych perfumerii, które są na ulicach Turcji czy w Emiratach i kupują te perfumy po prostu dużo, dużo taniej i myślą sobie, że one są oryginalne, też kupili w miejscu wyglądających na legalne. Już nie mówię o miejscach, które po prostu od razu wiadomo, że to są nieoryginalne rzeczy, na przykład na łóżku, na targowisku, czy w przejściu podziemnym pomiędzy dwiema ulicami w mieście dużym, czy na dworcu metra, czy na dworcu na przykład PKP. Natomiast mówię już o perfumeriach, o ogromnych sklepach, pięknych sklepach z dużymi witrynami, gdzie mamy tester, gdzie możemy poznać różne zapachy, gdzie mamy konsultantki pięknie, ładnie ubrane. To jest wręcz niewyobrażalne. Nie mówię, że takich perfumerii w Turcji nie ma, ale są takie i są takie. Więc dla mnie to fenomenalne doświadczenie, nie wiedziałam o tym. Wcześniej myślałam, że to jest po prostu niemożliwe, a jednak jest. Do czego jeszcze chciałabym Wam, bo się zawsze rozjeżdżam z tematami. Najważniejsze, co chciałam powiedzieć, że nie ma żadnych dyrektyw, nie ma żadnych atestów, nie ma żadnych kontroli jakości, nie ma czegoś takiego jak w oryginalnych perfumach, że ktoś musi wydać zgodę na produkcję danego kosmetyku, tutaj w tym przypadku perfum. Nie ma czegoś takiego, że ktoś skład bada, że ktoś bada, jakie są substancje chemiczne w tym kosmetyku użyte. Oczywiście na takich podrobionych perfumach mam tutaj akurat pudełko z zawartością Jimmy Choo. Niestety, no, po prostu tak mi się trafiło, że kiedyś klientka nam tutaj przyniosła taką podróbkę, kupiła u nas oryginalne i po prostu powiedziała, że zostawcie sobie to, żeby sobie pokazywać klientom. Nie chciałam tego przyjąć, ale zaraz za chwilkę pomyślałam sobie, że to jest fantastyczny pomysł, żeby Wam tutaj to pokazać. Ale do czego zmierzam? W ogóle to jak się zawsze tak rozgadam i potem już nie umiem znaleźć mojej idei tego, co chciałabym Wam przekazać, a mam specjalnie wypunktowane, żeby o niczym nie zapomnieć. Otóż taka lista składników jest absolutnie wymaginowana, jest absolutnie wymyślona. I słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, że w takich perfumach, nielegalnych perfumach, może się znaleźć, bo się znalazł, bo to jest absolutnie z historii i z życia wzięte rzeczy, które ja tutaj o tym opowiadam. Ludzki mocz. Jeśli chodzi o taką właśnie kontrolę celną na granicy zgarnięcia przemytu perfum,
Okazało się po badaniach laboratoryjnych, że w perfumach znalazł się ludzki mocz. Ale to tak naprawdę jest najmniejszy problem, gdyż w tych perfumach znalazły się również takie składniki, takie substancje chemiczne jak arsen, jak beryl, jak kadm. Są to substancje chemiczne, które nie robią nam od razu skutków ubocznych po działaniu, nie wiem, tygodnia czy miesiąca. Ale długotrwałe stosowanie tych właśnie substancji chemicznych może sprawić na przykład, że mamy suchość w ustach, może sprawić, że mamy na przykład, słuchajcie, czerwone spojówki, może sprawić, że spędzą nas oczy, może sprawić również, że mamy duszności. Takie składniki również mają wpływ na przykład na nasz układ nerwowy. Mogą podrażnić także serce, nerki, długotrwałe wdychanie, na przykład metynolu, wiadomo jakie może mieć skutki. Długotrwałe wdychanie również innych składników, na przykład kwasu mrówkowego, również ma skutki no straszne, jeśli chodzi o jakość w ogóle stosowanie kwasu mrówkowego w bliskości twarzy, może nawet tę twarz uszkodzić. Może nawet, słuchajcie, uszkodzić nam błonę śluzową. A raczej perfumy stosujemy przy twarzy. Więc takie rzeczy, które wydawałoby nam się po prostu nawet nielogiczne, niewyobrażalne, mogą znaleźć się właśnie w podrobionych perfumach. Nie wiemy, co tam się znajduje. W przeciwieństwie do tego, na przykład w takich odpowiednikach, czyli perfumach, które pachną podobnie i które są produkowane w legalnych fabrykach, które są cały czas atestowane, kontrolowane i sprawdzane pod względem właśnie jakości czy też składników, to zdecydowanie wolałabym wybrać takie perfumy właśnie w formie odpowiednika, które produkowane są u nas w Polsce przynajmniej w 3-4 fabrykach. I słuchajcie, i teraz jeszcze raz takie pytanie do osób, które świadomie bądź nieświadomie, tutaj to już nie mam na to wpływu, czy jak, bo jak ktoś kupuje nieświadomie, no to wiadomo, że albo mnie nie ogląda, albo po prostu też no nie wie nawet, że kupuje nieoryginalne perfumy. Może sobie ładować i się faszerować właśnie tak niebezpieczną chemią. Co więcej Wam jeszcze powiem, te produkty oczywiście mają się nijak do oryginalności, więc wtedy, kiedy jakieś totalnie ważne cechy, argumenty, za którymi właśnie wybieramy oryginalny produkt, już nie mają znaczenia, bo nie wybieramy go dla wyjątkowości, dla prestiżu, nie okłamujemy samych siebie, czy też dla właśnie jakości i fenomenu używania tychże perfum, prawda? To jaki został nam argument pozostały? Jaki argument nam został za tym, aby jednak wybrać podróbkę? Więc to jest o tyle bardzo ważne, a wracając jeszcze do tematu składników, surowce, które się znajdują w takich perfumach, oczywiście też są niższej jakości, więc ten zapach zdecydowanie będzie gorszej pachniał, będzie pachniał bardziej chemicznie, będzie pewnie pachniał również mniej podobnie do oryginału. Mimo tego, że są naprawdę bardzo dobrze, słuchajcie, zrobione te mieszanki zapachów, naprawdę są, no ten na przykład jest dobrze zrobiony, dobrze, ale butelka już tutaj absolutnie widać, że jest po tajności zrobiona, cały element w ogóle tutaj jest taki totalnie brzydki, nie wiem czy to widać, ten jest taki matowy, tutaj ten jest taki błyszczący, w ogóle zazwyczaj jest też tak, że ten płyn jest taki nieklarowny, chociaż to z tym płynem to też trzeba uważać, bo wiadomo, że niektóre substancje naturalne czasem się niedokładnie wymieszają z alkoholem i w niektórych po prostu w perfumach możemy coś tam czasem znaleźć. Na przykład jak jest wanilia, to bardzo często jest właśnie taka delikatna jakby mętność w zapachu, ale pod spodem to już nie mamy absolutnie żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z nieoryginalnym flakonikiem. Natomiast co chciałabym jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi właśnie o dzisiaj, o jakby dostrzeganie różnic. Jest to tak trudne. No, tutaj jak już mamy pudełko, no to wiadomo, ja widzę już i od razu wiem o tym, że to jest coś nie tak, bo ta tektura jest z fatalnej jakości, w ogóle jest, nie wiem, jakaś, nie wiem, ile ta pani te perfumy miała w domu, ale od razu widać, że to jest po prostu fatalnie wykonane, tak?
Natomiast chciałabym Wam powiedzieć, że tutaj, na tym pudełku, w oryginale jest taka tekstura przypominająca węża. I na tym też jest ta tekstura, słuchajcie. Więc takie rzeczy jak tłoczenie napisów, to już jest absolutny pryszczy dla tych fabryk. Robią już coraz lepsze opakowania i ja naprawdę jak myślałam, jak zobaczyłam najpierw pudełko, to pomyślałam sobie, że pewnie ta pani nie ma racji, że kupiła podróbkę. Że myślałam, że to jest oryginał, ale jak już zajrzałam do środka, jak już zobaczyłam, jak wygląda tekturka, to nie miałam wątpliwości. Natomiast słuchajcie, są już nabijane kody. Są już nabijane również kody seryjne, tak, które twierdzą, mówią nam, w jakim przedziale czasu został wyprodukowany dany zapach, czy też mówią nam o numerze serii. Takie kody również są nabijane. Kiedyś nie były absolutnie nabijane. Słuchajcie, wracając do tematu jeszcze, co było kiedyś, a jest dzisiaj, to kiedyś, kiedy w naszych latach 90. w Polsce, kiedy wchodziły na polski rynek właśnie perfumy luksusowe i kiedy nie było dużo tych perfumerii, autoryzowanych perfumerii nie było w ogóle, były tylko takie prywatne perfumerie, które gdzieś tam w miastach się otwierały. Wchodziły również podróbki. Za chwilkę jakoś, ja nie jestem znawcą, nie żyłam w tych czasach jakoś świadomie, więc nie wiem dokładnie, ale tak doczytałam, że wchodziły również podróbki. Ale tamte podróbki, wtedy w latach 90. były produkowane na bazie takiej, że we wszystkich tych podróbkach były bardzo podobne perfumy wlane. I była to najczęściej, słuchajcie, woda kwiatowa, której wyprodukowaniem zajęła się Spółdzielnia Inwalidów Świt w Warszawie. I na przykład do tej wody wielokwiatowej dodawano różne substancje, aby jedna bardziej przypominała numer 5, druga żador i tak dalej, i tak dalej. Do męskich natomiast wlewano podobno płyn po goleniu Mefisto. Nie wiem, co to za płyn. Mam nadzieję, że ktoś z Was będzie wiedział i mi to powie. No i słuchajcie, jaką rzecz doczytałam. Kiedyś te podróbki łączono po prostu ze spirytusem i był to najczęściej spirytus mrówczany. Mrówczany spirytus, czyli no było niebezpieczeństwo, że może być podrażniona skóra, ale nie aż takie wielkie, jak jest dzisiaj. Kiedy dzisiaj jest wlewany bardzo często aldehyd, bardzo często metanol i uwaga, płyn, który jest używany do rozmrażania szyb w autach. Taki płyn, nie wiem dokładnie jak on się nazywa, nie chcę Wam tutaj, bo tak na gry zmoliłam, że po prostu nie chcę się doczytać, który rzeczywiście jest dzisiaj jako rozpuszczalnik w perfumach, w podrabianych perfumach. Co więcej Wam powiem, miałam kiedyś koleżankę, która... Zresztą mam tą koleżankę cały czas, ale jakoś tam kontakty nam się urwały i nie mam z nią teraz kontaktu, ale która w czasie swoich studiów pracowała w domu chałupniczo przy nalewaniu do tak zwanych długopisów właśnie tych podrobionych perfum. Zarabiała na tym fajne pieniądze. Pamiętam, że mi mówiła, że jak miałam może z 18 lat, to ona mi o tym mówiła, ona miała może wtedy z 30 lat, że po prostu fantastycznie na tym zarabiała, że był to super ekstra biznes, gdyż oni, ci jej pracodawcy, przywozili jej po prostu te całe skrzynie, takie wielkie, plastikowe karnistry z perfumami i na przykład cały tydzień rozlewała żador. Cały tydzień pachniało w domu żador w jej pokoju akademickim. Abstrahując, słuchajcie, dziewczyna skończyła prawo, ale to tak na marginesie. I wyobraźcie sobie, że po prostu mówiła mi właśnie wtedy, że dzięki temu, że z takim właśnie innym zajęciem się zajmowała w czasie studiów, poznała wszystkie perfumy, które były na czasie. Więc wiedziała, jak pachnie Gucci Rush, wiedziała, jak pachnie Żador, czy też jak pachną inne zapachy, jeszcze wtedy Gucci Envy i Gucci, mówiła mi jeszcze Gucci 1 i Gucci 2. Pamiętam, o tym rozmawiałyśmy właśnie pod kątem zapachów Gucci 1, gdyż ona cały czas używała tą Gucci 1 i chciała ode mnie te perfumy zamówić. Ja jej powiedziałam, że to jest już nierealne. I ona się wtedy zastanawiała, ciekawa jestem, czy mój były pracodawca nadal je produkuje, bo one całkiem nieźle pachniały, gdyż nawet nie miałam świadomości, jak pachnie oryginał, po prostu ten pachniał
Bardzo dobrze. I słuchajcie, tak rzeczywiście było, że niektórzy kupowali wtedy tak świadomie bądź nieświadomie tak zwane podróbki, ale dzisiaj ta świadomość jest ogromnie większa. Dzisiaj mamy możliwość sprawdzenia, możliwość poczytania forum, sprawdzenia też na różnych portalach, jakie są możliwe ceny, więc jeśli widzimy na przykład na Allegro, to jest w ogóle strasznie zadziwiające, że na Allegro jest reklama, nawet na Fragrantice jesteśmy, a tutaj mamy reklamę celową produktów, testery jakieś tam, nie wiem, takie, nie chcę mówić nazwy oczywiście i ze 109 pełno różnych testerów, czy 119, czy 149, bo to już teraz wiadomo, że ceny rosną i rosną również podróbek. I to jest właśnie zadziwiające, że aż tak mocno ten cały proceder tkwi w naszym kraju i niby rzekomo tutaj to jest ścigane, to jest nielegalne, to jest przestępstwo, to nadal jest tak bardzo dobrze prosperujące. Co jeszcze więcej Wam powiem, to też jest nie tylko dla nas, dla naszego bezpieczeństwa złe, żeby kupować i używać podróbki, ale również dlatego, że te marki, które produkują, może źle powiedziałam, ci producenci, którzy sprzedają właśnie te podróbki, są zazwyczaj z niebezpiecznych światów, prawda? To są przestępcy, którzy ryzykują bardzo dużo, ryzykują wiadomo prawnie, gdyż wypuszczają na rynek świadomie oczywiście podrabiane produkty. Tutaj w kwestii perfum słyszałam kilka takich różnych mocnych zarzutów utraty życia i utraty zdrowia w stosunku do tego, że ktoś używał i ktoś po prostu się zatruł tymi kosmetykami. Natomiast bardzo często są takie właśnie procesy, które są, nie wiem, czy one są zakładane w ogóle federacji jakieś konsumenckie, trudno mi powiedzieć w ogóle do kogo to wpada i tak dalej, kto się tym zajmuje, natomiast dotyczące bezpieczeństwa używania na przykład ładowarek do telefonu bądź zabawek dla dzieci, które też są bez certyfikatów wprowadzane na polski, w ogóle na europejski rynek. Co więcej Wam jeszcze powiem, bardzo często właśnie produkty perfum nieoryginalnych trafiają bezpośrednio bez dystrybucji na rynek, bez dystrybucji do klienta, do konsumenta. Bardzo często to jest po prostu wysyłka z Azji, z Chin, czy też z Turcji, może nie z Turcji, to może nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że z Chin i z Azji to na pewno, jeśli chodzi o AliExpress na przykład, prawda? Więc jak się przed tym uchronić? Na pewno musicie uważać na cenę, na pewno musicie zwracać uwagę na to, czy te zdjęcia, które są zdjęciami prawdziwymi, które są na aukcjach wystawowych i tak dalej, prawdziwymi czy tylko poglądowymi. I musicie oczywiście zwracać uwagę, u kogo kupujecie, no bo to jest najważniejsze, najistotniejsze i chyba tak buduje taką już swoiste zaufanie ze sprzedawcą. Zdecydowanie zastanawiałabym się trzy razy przed kupieniem perfum, nie będąc pewna, czy to są oryginalne. Po prostu dla samych siebie, dla bezpieczeństwa i dla własnego zdrowia i życia. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten zapach, ten temat, ten zapach też, gdyż zamierzam jeszcze się z Wami spotkać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo perfum. Oczywiście już w tej chwili prawdziwych, legalnych, oryginalnych perfum na takim live'ie. Zapraszam na ten live bardzo serdecznie wszystkich Państwa, wszystkich, którzy mnie oglądacie i tych, którzy mnie nie oglądacie również. Myślę, że ten live uda nam się zrobić w przyszłym tygodniu, ale dokładnie jeszcze o dacie poinformuję. Bardzo mi było miło dzisiaj zrobić dla Was taki dość trudny odcinek, dlaczego podróbki perfum są niebezpieczne. Mam nadzieję, że chociaż kilka osób przez to, że nagrałam właśnie ten odcinek, zrezygnuje z zakupu nieoryginalnych perfum i mam nadzieję, że świadomość Państwa się powiększy i poprawi. Dziękuję Państwu pięknie, jak zwykle poproszę o subskrypcję, poproszę o łapki w górę i poproszę o komentarze, jeśli tutaj byliście i jeśli miło spędziliście te kilka minut. Dziękuję Państwu pięknie. Do usłyszenia.